FA-18 Hornet przechwycił nad morzem Su-30. Chmury to za mało, żeby ustalić geolokalizację. A może to film z innego miejsca i czasu? Dzień dobry panie i panowie. 19 lipca 2024 roku to dzień 877. Temat tam na dnie przepowraca regularnie. Tu widać elektrownie w górnym biegu rzeki Kijowska i Kaniowska. Kaniów czy Kaniw, zależnie od wymowy. Spolszczenie to Kaniów. Rosja straszy zniszczeniem tamy elektrowni wodnych, uwolnieniem wód zbiornika kaniowskiego. To scenariusz ataku terrorystycznego, dywersyjnego, o ile nie zginą cywile. Pamiętamy działa z Nawarony. Bardzo trudno jest zniszczyć tamę. To jest właśnie Kijowska, a to Kaniowska. Tu jest Kaniów. Był rok 2023. Rosji udało się tego dokonać w Kachowskiej Hydropower Plant tylko dlatego, że ją zdobyła i wiedziała, jak ją zaminować od środka. 18 miliardów metrów sześciennych wody zalało okoliczne wsie i miasta. Teraz jako cel rosyjskie media plastusiowe wskazały zbiornik Kaniowski. Jest on źródłem wody dla prawie 1 miliona mieszkańców Kijowa, źródłem energii i nawadnia grunty rolne. Grafika na ekranie jest ukraińska. Liczby to lustro wody nad poziomem Morza Bałtyckiego. 103 Kijów, 91,5 Kaniów, 81 Krzemieńczuk, 64 Środkowy Dniepr, 51,4 Dniepr i 16 Kachowska. Ta ostatnia była zniszczona w wyniku detonacji tamy od wewnątrz 6 czerwca 2023 roku. Tama dniprowska została uderzona 8 rakietami w dniu 22 marca 2024 roku. Kolejną próbę ataku przeprowadzono 29 marca. W efekcie tych dwóch prób zniszczono śluzy i maszynownię elektrowni. Tu są wymienione. Również 29 marca atakowano Kaniowską HPP. Jak elektrownia wygląda z bliska? No, skorzystamy ze źródeł ogólnodostępnych w internecie. Jesteśmy na drodze, która biegnie wzdłuż elektrowni. Tu widać dużą suwnicę. To prawdopodobnie obsługa hali maszyn, ewentualnie od strony zbiornika. Tu przesuwamy się w stronę hali. Tu jest hala maszyn, widać jakieś szafy. To jeszcze spojrzymy za chwilę. Tu widzimy śluzy i mechanizm podnoszenia tych śluz od strony spustowej tamy. Elegancki bloczek, czyli silnik się nie napracuje. Tu widać rozdzielnicę. Pojedziemy dalej. Cały czas hala maszyn po prawej. Po lewej śluzy. Ta droga jest chyba ogólnie dostępna, prawdopodobnie teraz nie, ale kiedyś była ta droga ogólnie dostępna. Kiedyś były nawet filmy na kanale Skachowskiej. Tutaj, a już koniec tamy, tu jeszcze jedna suwnica u góry. Tutaj służbowa buchanka, tu kwiatki, tak jak w Kachowskiej i Kaniwska elektrociepłownia, tu stacja energetyczna. Tyle można dowiedzieć się z Google. Porównując śluzy do tamy Dniepr, te są, wydają się mniejsze. Na pewno uda się je uszkodzić precyzyjną rakietą lub ich system podnoszenia i opuszczania. Jak wiemy, jak już wspomniałem, drugą elektrownię w kaskadzie obroniono. Jej zbiornik wodny to 2,63 km3. Minimalny poziom wody, jak tutaj opisano, to 91,5 metra. 91 opisano jako stan alarmowy, oznaczony jako katastrofa ekologiczna. Kolejne poziomy to graficzne przedstawienie przeznaczenia wody, czyli woda dla 900 tysięcy mieszkańców Kijowa. 89 to woda potrzebna do zasilania 4 elektrociepłowni. Ostatni poziom to 2,5 tysiąca użytków rolnych.
W razie przegrania Ukrainy front stanie na Dnieprze. Elektrownie zostaną wyłączone. Obecnie tamy są kluczowe jako arteria transportowa na front wschodni. Na ekranie średnio efektowna animacja ze skutkami przerwania pierwszej tamy. W ciągu ostatniej doby odnotowano 130 starć bojowych. Agresor przeprowadził 3 ataki rakietowe 4 rakietami. 73 ataki powietrzne przy użyciu 101 bomb i rakiet. Wykonano 4675 ostrzałów artyleryjskich, w tym 139 MLRS. Granica północna, siły zrównoważone. 12 starć było w poprzednim odcinku, 18. I w komunikacie Głębokie i Wowczańsk. Tu jeszcze Sotnicki, Kozaczok. Tutaj było potwierdzenie z 17. Także taka miejscowość przygraniczna. Prawdopodobnie po wojnie zostanie tutaj wyrównana granica. Głębokie. Tu już przesunąłem linię nieco na południe, bo tu była chatka taka jak z ogródków działkowych trafiona, tutaj kryjówka, tu 19 pozycja. Przesuwamy się do Wowczańska, tu raczej nie będzie zmian. Tu była jedna, już ją zaznaczyłem, 17 pozycja dronem, czyli przebijają się tu do fabryki agregatów, tu 16 przemarsz. To właściwie jest takie gruzowisko, że trudno tu nawet mówić o ulicach. Ten tragarz z taczką, no już jak go dron uderzył, to przyszli koledzy i go na tą taczkę załadowali i wywieźli. 18 pozycja, 18 pozycja. Przechodzimy na przyczółek. Aha, jeszcze tutaj jedna rzecz. 14 wsi wokół granicy od strony Białgorodu zostało objęte strefą bezpieczeństwa. Są obecnie obszarem zamkniętym. Dwie tutaj gdzieś na wysokości Sumy, Grajworon. Dokładnie już nie pamiętam, bo przeglądałem taką mapę. No i oczywiście tutaj na Buforze Charkowskim wszystkie wsie przyległe od strony rosyjskiej do granicy. Przyczółek Petropawliwski. Lokalny napór czerwonych, stoczono 11 starć. Poprzednio było 5. W komunikacie Synkiwka, Berestowe i Stelmachiwka. A geolokalizację tutaj nie widzę. I tu również jedna pod Andriiwką. To przesuniemy. A może tak będziemy później wyrównywać. Czyli tutaj przedarł się Meleks. A można również powiedzieć, że to na północ od Dzierelne. Tu już jesteśmy. Front, lasy Dibrowa, czy też lasy Serebriańskie i na północ od lasów Serebriańskich taki łuk Makijewka, Terny Torskie. Lokalny napór czerwonych, 14 ataków było 8. I pod Makijewka geolokalizacja, a raczej potwierdzenie pozycji. To było 18, a komunikat wymieniał Makijewka, Newskie, Terny Torskie, to już się powtarzam, Łuk Siewierska, lokalny napór czerwonych, 5 ataków było 7. Pod Rozdoliwką, tutaj piechota dronem. To jest szybsza lokalizacja. W komunikacie było Spirne, Wyimka i Perezine, czyli tutaj już na północ od Rozdoliwki. Tu ciekawa geolokalizacja, bo już tak tutaj to jest jedyna na tym froncie. Iwano-Dariwka, flaga. Przyszedł żołnierz tą drogą i powiesił na ostatniej chałupie z takim walącym się dachem flagę. Także jak tutaj rozebrać, musimy przełączyć mapę. Ja ją przełączę na OSM. No jeżeli on przyszedł tą drogą, czyli ten
rejon. Udaje się tutaj czerwonym przechodzić. To może tak zaznaczymy. Tutaj do bagna i tu do tej drogi. Tak, myślę, że w ten sposób tu możemy te linie dociągnąć. I tu również. Tak, czyli wzdłuż pasów drzew ten rejon. I tu pojedynczy żołnierz przyszedł, rozwiesił flagę, czyli Iwan Odaliwka. Tu również mogę zaznaczyć, bo trudno dyskutować z geolokalizacją. Iwan Odaliwka po stronie czerwonych. Przełączamy mapę. Nowa miejscowość Peryzine, a Rozdoliwki prawdopodobnie już w komunikatach nie będzie. Front centralny, Chassif Yar, lokalny nabór czerwonych, 6 ataków było 6 i w komunikacie wymieniono jedynie Chassif Yar. Tu pod Kliszczywką pozycja 16, czyli front bez zmian. Front centralny Toreck, siły zrównoważone. 20 ataków na kierunku Torecka, było 14 i w komunikacie Toreck i Nowy Jork. A tutaj geolokalizacja. Pojazd opancerzony, zniszczony, także tutaj wzdłuż na wschód od tej ulicy toczą się walki, zaliznę. A w Nowym Jorku tak, tu mamy geolokalizację, tu 16, tu mamy dwa BMP, które zostały zniszczone, czyli możemy tak przesunąć cały czas wzdłuż tej linii rzeki. I tu od południa też widziałem, tu są niebiescy, którzy prowadzili ogień. To możemy tutaj zdecydować, że do tego centrum handlowego jest linia kontaktu. Czyli od południa udało nam się określić Jurivkę. A tutaj utrzymują się te pozycje. No tu każda strata będzie bardzo ciężka, dlatego że tu od Kalinowej już są czerwoni, od południa Aleksandropil i tu od Jurivki. Także sytuacja, może teren sprzyja, ale tutaj udało się trochę czerwonym wejść od tyłu tych linii obronnych. Także możemy nazwać to takim rejonem obronnym. Na przykład Walentiniwka, to jest dość elegancka nazwa. Front Zagłębia Górniczego, napór czerwonych, 27 ataków było, 31. W komunikacie Wozdwiżenka, Nowoaleksandriwka, Progres, Nowosyliwka pierwsza, Umańskie i Jasnobrodiwka. I geolokalizacje. Tutaj potwierdzenie, 17 BMP, podobno ze 137 Brygady Szturmowej Czerwonych, Podłozuwackie. Tutaj pędził taki pojazd opancerzony bardzo szybko i wpadał na miny. 16 atak pancerny, odparty w Jewgieniwce. Tu są postępy, tu pozycja dronem, tu pozycja... Właśnie nowe słówko Bradley efektorował. Ciekawe, czy sztuczna inteligencja zna to słówko. To mogą tu przesunąć. Także to już jest teren, w który wchodzą te grupy małe piechoty. A tutaj był Bradley, który prawdopodobnie dojechał z Łowcze tą drogą i prowadził ogień tutaj. Za zakrętem on stał tu, a tu cały ten pas drzew, który tutaj jest, mogę spróbować też jeszcze przełączyć na satelitarną. Właśnie, a on tu cały ten pas drzew ostrzelał. Także szpilkę kasujemy. Nowosyliwka pierwsza. Tu mamy piechura, tu mamy pozycję, tu mamy 16 pojazd zniszczony. I tu Bradley zniszczony, czyli wyrównujemy do linii rzeki i do tej
ulicy. Jasna brodliwka, czy też karliwka, to pozycja niebieskich z 17. I tutaj informacja, że Rosjanie byli pod ostrzałem i są tu, zajmują las. W takim razie przechodzimy na OSM. I chodzi o to, czyli na południe od drogi są w tym lesie i tutaj się rozgościli. Czyli dodajemy tu linię i tu linię, bo tutaj jest już rzeka czy też strumień. Geolokalizacja odznaczona. Wracamy do mapy i przechodzimy na Łuk Kurachowe. 15 ataków było, 17 w komunikacie Krasnochoriwka i Paraskowiwka. A geolokalizację to pod Starą Michajliwka. Operatorzy drona zostali trafieni do tej linii kontaktu 1,5 km, może ze 3 km. W każdym razie wypatrzono ich. Dość blisko podeszli. Tutaj w Krasnochoriwce 16 pozycja niebieskich, czyli potwierdzenie przebiegu. Paraskowiwka i tu Podwodiane. Dość duży postęp, jeśli chodzi o rozrzucenie wraków. Tu widać, że jest dolina, czyli znowu bez mapy sobie nie poradzimy. Aha, dobrze, tu jest linia wysokiego napięcia. Faktycznie jest taki strumień okresowy, który płynie, czyli czerwoni, bo ten pojazd na filmie przemieszczał się tutaj tą drogą i były wysadzane te pojazdy. One próbowały wrócić, ale udało im się dojechać. Czyli tak, ja tu przesunę jeszcze, żeby Państwo widzieli. W takim razie do tego miejsca. Tu jeszcze wyrównam. Może w ten sposób do dalszej geolokalizacji. Tu bym obrysował do linii drzew. I tak samo tutaj przesunę do linii drzew. Także dość znaczny postęp pod Wodianę. Oczywiście został powstrzymany, ale tutaj będzie już się łatwiej przemieszczać wzdłuż tych wraków. Front południowy, lokalny napór czerwonych, 6 starć, były 3 i wymieniono małą tokmaczkę, czyli tu bardziej na zachód, mała tokmaczka i Nowoandryjówka. Tu widzę geolokalizację pod Czernowe czy Hulajpołe 18-18, czyli tu byśmy tą linię dociągnęli i tu prawdopodobnie do rzeki. Niewielki postęp pod Marfopil. Pod Urożajne to potwierdzenie Melexrip. To wiemy, że się wycofali czerwoni, bo był komunikat niebieskich. Czy znaczy czerwoni weszli do Urożajne, do Krynki. Także Urożajne faktycznie, jeśli niebiescy potwierdzili, że się wycofali, to oznaczamy kroplą Staromajorskie na ziemi niczyjej, czy też bardziej po stronie czerwonych. Tu widać, jeżeli zajmą Wodianę, będą tu wchodzili, to jeśli będą się przesuwali powyżej frontu południowego, no to będą go zawijali. Dlatego tu kiedyś wrysowałem drugą linię obrony. Ona jest gotowa w 50%. Może prace dalej się posunęły.
linia Dniepro. Stabilnie 3 potyczki. Mapa pokazuje ilość zaangażowanych na froncie brygad. Prawdopodobnie chodzi autorowi o to, że są w walce. No nie jest to mapa dokładna, bardziej poglądowa. Wiemy, że te brygady nie działają w całości. Tam w luki rzucane są kompanie czy bataliony. Jednak jest o tyle ciekawa, że uwzględnia podział na brygady manewrowe. Tak było w opisie tej mapy, czyli zmechanizowane, zmotoryzowane, pancerne, szturmowe. A szturmowe to kawalerii powietrznej albo piechoty morskiej. A po znaku łamania są brygady wsparcia, czyli taka piechota, lekko uzbrojona, obrona terytorialna, generalnie milicje. Czyli tu widzimy, że bufor charkowski ściągnął 8,5 brygady manewrowej i 10. Właśnie to były niewielkie oddziały, to nie całe oddziały, ale 10 właśnie brygad milicji tutaj na linii powyżej Charkowa. Są dwie brygady. Tu widać odwody, tu linia Dniepru została no tak osłabiona, można powiedzieć, bo tu jest 7 brygad, z czego dwie pełnoprawne. Tu też ten front widać, że jest wypełniony, tak? Tu front południowy podzielony na 3 odcinki. Front Zagłębia Górniczego. Tu widzimy Toreck, Czasifiar, Łuk Siewierska, Lasy Serebriańskie i tutaj przyczółek Petropawliwski na 2 odcinki również jest podzielony. Dziś komentarz filmowy z 2 części, 2 krótkie filmy. Abrams przygotowany do zajęć. No teraz nie wygląda skromniej od T-64. Garść newsów. Wygląda na to, że włoski Wydział Komunikacji śledzi filmy z linii frontu i wydał obywatelowi Ukrainy prawo jazdy z zapisem miejsca urodzenia. Takie faux pas. Estonia dołączyła do Litwy i Łotwy w ograniczeniach dotyczących przekraczania granicy. Zakaz dotyczy wszystkich pojazdów z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. Litewski parlament poparł wystąpienie kraju z konwencji o amunicji kasetowej. Ukraina wstrzymała tranzyt ropy rosyjskiego koncernu Łukoil na Słowację. Będzie to miało wpływ na pracę jednej z rafinerii na Słowacji. Chiny zawieszają rozmowy z USA na temat nierozprzestrzeniania broni nuklearnej i kontroli zbrojeń z powodu wsparcia Waszyngtonu dla Tajwanu. Drugi komentarz filmowy. Z drugiej strony frontu na spotkanie Abramsa jadą T-54. Do usłyszenia. У тебя какой-то телефон чуть-чуть сломанный. Половина экрана.